Sojda Aleksandra, Polsat News. Ja mam takie pytanie. Czy polski rząd powinien nominować pana Belkę na prezesa EBOR-u? Znaczy, musiała wiedzieć, na ile to jest prawdopodobne, że ma szansę być kandydatem na szefa EBOR-u. To, że media coś napisały, to nie znaczy, że jest prawda. My się w Polsce podniecamy strasznie, jak jakikolwiek Polak jest na jakiejś liście, ale bym dwa razy to sprawdził jeszcze. Najlepiej tego typu sprawy załatwia się w ten sposób, że media o tym nie wiedzą. Jak media wiedzą, to raczej to jest sprawa mało prawdopodobna. A jakie jest stanowisko pana w tej sprawie? Ja nie znam tematu w ogóle, w związku z tym cieszę się, jak Polak ma szansę na wysokie stanowiska. Byłem momentami krytyczny wobec Marka Belki. Jeżeli miałby naprawdę szansę, siłą rzeczy zawsze trzeba Polaków popierać, bez względu na to, z jakiej jest opcji. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli coś jest w mediach, to prawdopodobnie to znaczy, że to nie jest temat na poważnie. Dziękuję. No niestety tak to jest.